Drodzy państwo, i kolejna gorąca dyskusja, mam nadzieję, w naszym studio. Z nami jest profesor Jerzy Robert Nowak oraz profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panowie, dziś mamy taki oto dzień, jak już wspominałem państwu, że w nocy, a właściwie nad ranem, prezydent Donald Trump podpisał uchwałę 447 Senatu USA. Co to oznacza dla Polski? To jest, przypomnijmy, uchwała, która umożliwia wspieranie różnych roszczeń, na przykład roszczeń pożydowskich, i to nie roszczeń spadkobierców, ale organizacji w jakiś sposób ich reprezentujących. Co to może oznaczać? No, mniej więcej różni eksperci szacują, że to może oznaczać nawet 200 miliardów. Nawet do 300 miliardów. Nawet do 300 miliardów. Tylko, przepraszam bardzo, te organizacje żydowskie nie mają żadnego prawa do spadku po kimkolwiek w Polsce, tym bardziej, że same milczały w czasie wojny egoistycznie, chamsko w sprawie losów Żydów. Przypomnę, jak sędzia Frankfurter z Sądu Najwyższego, jak się zachował Gdykarski od tego. Panie profesorze, wszystko to prawda, natomiast chciałbym zadać jeszcze jedno takie pytanie, które jest chyba moim zdaniem najważniejsze. Czy powinniśmy czuć się spokojni w obliczu tego aktu podpisania przez Donalda Trumpa tej uchwały wspierającej roszczenia pożydowskie w Polsce? A może dlatego, że uspokaja nas polska dyplomacja, minister Czaputowicz, że wicepremier Gowin, proszę państwa, w żadnych mediach głównego nurtu, dzisiaj zobaczcie sobie Wirtualną Polskę, Onet, wszystkie centro liberalne, nazwijmy to, media szerokozasięgowe w Polsce, ani słowa nie poświęcają tej sprawie. Czy my, panowie, możemy czuć się rzeczywiście spokojnie i nic się nie stało w związku z tym podpisem? Bo ileż takich uchwał w historii Polski podpisał prezydent Donald Trump, które nas dotyczą? Czy może jest to śmiertelne zagrożenie dla nas? Może zaczniemy tym razem od profesora Tadeusza Iwińskiego. W przypadku Donalda Trumpa nic nie jest pewne, prawda? Ponieważ on się zachowuje no, trochę jak słoń w szkodzie porcelany, i to na przykład ostatnie wycofanie się z porozumienia nuklearnego z Iranem. To jest kolosalny błąd Ameryki. No, nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Amerykanie się poruszają w świecie islamu jak słoń w składzie porcelany. Się dobrze poruszają, jeżeli chodzi o Europę, o Amerykę Łacińską, Daleki Wschód, ale to nie. Więc ja bym mimo wszystko był stosunkowo spokojny, tak bym to nazwał. Z jednego względu głównego. Tam Polska nie jest wymieniona. To jest w grudniu, zainicjował to Senat amerykański, czyli 100 dżentelmenów. Specjalnie było dwóch. Jeden Marco Rubio, znany pochodzenia kubańskiego z Florydy, który był nawet kandydatem republikanów na prezydenta, no ale na pewnym etapie wypadł. I drugi demokrata, bo to szanse mają na przejście takich uchwał te, które są przez dwie główne partie premiowane. Na początku tego roku Izba Reprezentantów to zatwierdziła, no i wczoraj podpisał to Donald Trump. Polska nie jest wymieniona, zresztą tam się w ogóle nie wymienia żadnych krajów, o ile dobrze pamiętam. Według mnie, tu przypomnijmy, bo jakby to umyka uwadze na ogół, że tu chodzi o majątek osób, które nie mają spadkobierców. No tak. Które nie mają spadkobierców, więc tam jakby chodzi o to, że Departament Stanu może popierać pewne roszczenia. Natomiast no ja sformułuję tezę dość banalną, że gdyby nie kolosalne błędy rządu Prawa i Sprawiedliwości, nieumiejętność, dyletanctwo, czyli to, co zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to pan Jaki, który chyba w nagrodę kandyduje na prezydenta Warszawy. Sugeruje pan to, że nie, ze względu na tą ustawę, ale oczywiście na nowelizację, uchwała, tak, nie, kongresu. No bo to... Znaczy nie ona jest w odpowiedzi, ale to jest związane w tym sensie, że Polska tak sobie zepsuła teraz opinię w trzech państwach, w dwóch państwach i w jednym środowisku. No czy się komuś podoba, czy nie? Niektórzy uważają, że jest odwrotnie, że właśnie ta ustawa o IPN miała być remedium na te problemy, które mamy. Panie profesorze, jakie jest pana zdanie? Jedno zdanie tylko skończę. Tak. Jeżeli magister Jaki, który nie jest prawnikiem, tylko jest politologiem z dość słabego uniwersytetu, i jego szef, który nie ma żadnego doświadczenia prawniczego, bo nie pracował ani jednego dnia jako prawnik, nie był adwokatem, nie był prokuratorem i tak dalej, no to jest kompromitacja. I to jest błąd, ponieważ skonfliktowaliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem i ze środowiskami żydowskimi na całym świecie, no to
jakby i jedynie niebezpieczeństwo, które ja widzę, puentuję, to jest takie, że przy tej opinii fatalnej, którą ma Polska w tej chwili, to to mogą być próby ewentualnie użycia tego, tej uchwały. Ale nie, ale nie będzie nas uspokajał. Absolutnie nie. To znaczy, ja widzę śmiertelne zagrożenie, więc tu już nie uspokajam. Natomiast z panem posłem Iwińskim, profesorem, przedtem rozmawialiśmy, akurat w niektórych sprawach bardzo się zgodziliśmy. Natomiast jeśli chodzi o politykę Trumpa wobec Iranu, ja uważam też to za ogromnie ciężki błąd, ale wyobrażam sobie, co by było, gdyby była Clintonowa prezydentem Stanów. Wtedy to bylibyśmy przy panu Macronie we Francji, przy pani Merkel w Niemczech. Wtedy bylibyśmy już poddani dużo gorszym naciskom. Teraz bronił jakiego, przepraszam, będę bronił Ziobro. Po pierwsze, jaki zasłynął przede wszystkim walką ze złodziejską reprywatyzacją w Warszawie. Ale przyzna pan, że to jest jego zasługa, panie profesorze. Nie, ale mówimy o czym innym. Ale pan powiedział, ale pan krytykował jakiego. Krytykowałem go i będę go krytykował, dlatego że prawnie to, co on obiecał, to są w dużej mierze gruszki na wierzbie. Ale na razie odebrał bardzo dużo ukradzionej własności. Prowadził tą komisję bardzo dobrze. Rzecz drugą, będę bronił też Ziobro jako jedną z niewielu naprawdę wyrazistych postaci na prawicy. No to pan broni jeszcze Żalka, wie pan, też jest wyrazisty. A Żarka nie bronię, nie, no, ale mówiliśmy przedtem o Żarynie. Na przykład Janka Żaryna będę bronił. Wyrazistość to nie jest w polityce ważną, panowie, bo jest bo dobra. Mamy albo uspokoić naszych widzów, albo podekscytować. Wyrazistość jest bardzo dobra, bo jak niektórzy zmieniali X partii, tak jak Kurski, który był w 6 partiach, a Szczek był wyrzucony, to ja takiej niewyrazistości czy elastyczności nie lubię. Wracając jednak do tego, właśnie, nie uspokajam, jest śmiertelne zagrożenie, bo chociaż Polska nie jest wymieniona z nazwy, ale to może godzić wszystkim w Polskę. No bo w kogo innego. Natomiast kogo innego. Zgadzam się, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, PiS popełnił bardzo wiele błędów. Miał fatalnego ministra Waszczykowskiego, którego zastąpił jeszcze gorszym, Czaputowiczem. I tu to jest ogromny właśnie problem. Ale co może, że pan tutaj mówi o śmiertelnym zagrożeniu, co może ta uchwała spowodować? Co się może wydarzyć, że to zagrożenie, o którym pan przede wszystkim nie tylko Leszek Miller, ale parę osób zwróciło uwagę, to wymaga wyjaśnienia, ja nie sięgnąłem do tego dokumentu. Jest porozumienie polsko-amerykańskie z 1960 roku. Gdzie wszystkie sprawy uregulowano. Które reguluje wszystkie sprawy. Już. Że myśmy, Polska wtedy wypłaciła 40 milionów ówczesnych dolarów, to było oczywiście nieporównywalne z tymi dolarami, i gdzie wszelkie tam jest stwierdzenie, no trzeba było to jakby expressis verbis zobaczyć sformułowanie, że rząd amerykański bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne... Ale jeszcze dodajmy jedno. Za żelazny wilk na drodze za dobrze, ale dodajmy jeszcze jedno. Żydzi dostali około 100 miliardów właśnie dolarów odszkodowań od Niemców, za co ich potem wybielali, zmienili Niemców w nazistów. Morawiecki słusznie się upomniał, że w rozmowie z premierem Netanyahu ciągle słyszał słowa naziści, nigdy Niemcy, i z tym trzeba po prostu skończyć. Ale przypomnijmy, że w latach 90. też rząd polski w jakiś sposób ugiął się przed tymi żądaniami środowisk żydowskich i pewne roszczenia zostały zaspokojone. Cały czas się uginał, ale ja przepraszam, to nie jest sprawa, że nasze, że oto nasza ustawa spowodowała takie różne rzeczy. Była ogromna zła wola ze strony Izraela i ze strony kręgów żydowskich. Już na rok przed ogłoszeniem tej ustawy, bo przecież były negocjacje, przychodziła do Ministerstwa Sprawiedliwości pani ambasador Azari, coś o tym wiem, i teraz już wtedy Instytut Yad Vashem, główny instytut poświęcony sprawom zagłady, zaatakował tą ustawę, że podważa Holokaust i tak dalej, a głównym atakującym był profesor Yehuda Bauer, przyjaciel nieświętej pamięci Gieremka, który powiedział właśnie, że Polacy relatywizują, podważają Holokaust. A ja przypomnę, że pan Bauer powinien siedzieć 3 lata w więzieniu za to,
że w Der Spiegel, niemieckim piśmie, numer 10 z 2000 roku napisał: Polnische Vernichtungslager Chełmno, polski obóz zagłady, no właśnie, Chełmno. To on czołowy ideolog. Panie profesorze, panie profesorze Tadeuszu, ja chciałbym, żeby pan jeszcze mi odpowiedział na jedno pytanie, bo skoro pan uspokaja, to ja się pytam, po co taka uchwała, która nie wskazuje nikogo, którą podpisuje ekspresowo Trump, skoro ona nas nie dotyczy i właściwie, no kogo ona dotyczy, skoro tam nikt nie jest wymieniony? Skoro pan uspokaja i mówi, że ona jest niegroźna, to po co rząd, po co kongres, senat, prezydent Ameryki pochylają się nad takim niepotrzebnym dokumentem? Przede wszystkim mnie się nie podobają, panie doktorze, profesorze, jakby pana podejście i ocenianie takie skrajne, i pan się, wiem, że zajmuje, kiedyś pan był bardzo dobrym specjalistą spraw węgierskich, natomiast jakby pana twórczość, jeżeli chodzi o kwestie żydowskie, no jest, no zajmuje się od dziesiątków lat, mówiąc, trzy książki, najoględniej bardzo sporna i dyskusyjna, jak pamiętam jeszcze w Radzie, dlatego Maryja, że zdemaskowałem Grossa jako jeden, ale, z pierwszych, ale ja o tym nie wiem. Ja znowu pan rzuca bardzo łatwe oskarżenia na Geremka, na innych ludzi. Ja i tak dalej. Rzucam oparte na faktach. Nie, mogę chodzi... mówić. A czy pan wie, że Geremek powiedział w 89, że gospodarkę Europy Środkowej można uleczyć przez ruinę? To pan popiera takie zdanie? Ale to nie, to w ten sposób to możemy mówić jakby wiele godzin. No, to proszę wiele mi godzin wyjaśnić w takim razie z innej beczki, jak to jest z tą uchwałą, po co się tym zajmują wszystkie instytucje Ameryki, skoro ona jest taka bezsensowna. Ale ja nie wiem, czy się... Prawdą jest, że w Polsce sprawy reprywatyzacyjne nie zostały załatwione. Jakby, dzięki Kwaśniewskiemu, który zawetował ustawę o reprywatyzacji. Ale ta ustawa, ja byłem wtedy w Sejmie, Kwaśniewski zawetował ją słusznie. Jakbyście panowie sięgnęli do jej treści. Ciągle nam jej brakuje. No dobrze, no brakuje, no ale to dziś to nie da się tego opowiedzieć w dwóch słowach. Zawetował ją słusznie. I oczywiście, że żadne częściowe kroki tego nie zostaną. Ja w ogóle uważam, że powinny być granice w szukaniu rekompensat. No przecież to nie może być tak, przepraszam, Czechy mają, i dlatego na przykład wniosek o reparację Polski wobec Niemiec jest moim zdaniem kuriozalny, bo my żadnych... Dobrze, ale ja się właśnie pana profesora o to pytam. Pan uspokaja, ta uchwała nam niczym nie grozi. Nie. To ja się pytam, dlaczego się wszyscy nad nią pochylają. To ja się pytam, po co ona została uchwalona, skoro nie jest dla nas groźna, skoro... No nic tam nie ma dla nas. Dziesiątki uchwał jest przyjmowanych z różnych powodów. No ale z jakich ta była przyjęta? Słucham? Ale z jakich ta była przyjęta? No ja nie wiem, no ja znam nieźle Stany Zjednoczone, spędziłem tam dwa lata, byłem w prawie wszystkich Stanach, znam dobrze strukturę. Kogo pytać, jak nie pana o to? Nie, ale nie o to chodzi. A ja powiem, podjęta z ustaw chciwości środowiska amerykańskich Żydów. Nie, no dobrze, to wygląda. Nie, nie, no. Nie wiadomo, o co chodzi, nie, to pamiętajmy chodzi o pieniądze. Tak, nie, no, pan by powiedział, są zresztą historia i biblioteki są pełne książek, w których na pytanie Francuzi odpadają, jak są wątpliwości historyczne, mówią: cherchez la femme, szukajcie kobiety. No więc w tym przypadku pan odpada zawsze: szukajcie Żydów. Ja chciałem przypomnieć tak. Wcale nie idealizuje Amerykanów. Dwa zdania. Żydów na świecie jest 14 milionów. Co roku Światowa Organizacja Syjonistyczna podaje, no, zmniejsza 14 milionów. Z tego 6 milionów mieszka w Izraelu, poza tym mieszka jeszcze 2 miliony Palestyńczyków, drugie 6 milionów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Bardzo niewielka diaspora, dużo mniejsza niż Polska przecież. 2 miliony samym na Nowym Jorku, ale Żydzi amerykańscy jakby mają bardzo duży wpływ na trzy jakby obszary. Po pierwsze, bez tam hierarchii, w polityce odgrywają dużą rolę, w mediach, no i w biznesie. Więc jakby ich wpływ, na przykład w porównaniu z polską diasporą, którą się szacuje na 10-9 milionów, prawda, jest bez porównania większy. Zdaje się, pan redaktor wspominał, że mamy też rozmawiać o tym kazusie New Jersey. To wykazuje słabość organizacji polskich środowisk za granicą, w tym również w Stanach Zjednoczonych. I już zostawmy środowisko żydowskie, porównać to ze środowiskiem greckim, na przykład takim włoskim.
niemieckim. Ukraiński tak dalej. W Kanadzie. No tak, ale mówimy o Stanach, tak, ukraiński w Kanadzie oczywiście, bo to, czym zawsze były Stany Zjednoczone dla Polaków, ziemią obiecaną, tym była Kanada dla Ukraińców. To niezwykle ciekawe, co pan mówi. Uwielbiam pana erudycję, ale jednak nie odpowiada mi pan ciągle na zasadnicze pytanie. Czy będzie z tego, mówiąc kolokwialnie, pasztet? Czy będzie tak, że rzeczywiście zgłoszą się pewne organizacje i rzeczywiście przy wsparciu tej uchwały będą windykowały od Polaków różne, na przykład, nieruchomości? Czy to jest realny mechanizm? Znaczy, zgłosić się mogą, prawda? Już się zgłaszają. Natomiast ja uważam, że z tego nic nie, przepraszam, z tego nic tak nie będzie, przepraszam za porównanie, bo ja lubię maksymę niemiecką, ale glasie się Chinkiem, wszelkie analogie zawodzą, tak jak z reparacjami, polskimi żądaniami reparacji wobec Niemiec. Tu się nie zgadzam z tym porównaniem. Absolutnie. Natomiast pan powiedział, że ja szukam wszędzie Żyda. Nie, ja szukam prawdy historycznej i się oburzyłem, kiedy była taka wielka furia ataków na premiera Morawieckiego, gdy jako pierwszy czołowy polityk po 89 roku powiedział, że byli też kolaboranci żydowscy, bo ja pisałem dwa tomy Żydzi przeciw Żydom, oparte wyłącznie o świadectwa żydowskie, ponad 500 książek autorów żydowskich po angielsku i francusku. To powiedział. A dlaczego o tym milczą? Dlaczego na tak długi czas milczano o kolaboracji żydowskiej, zbrodniach policji żydowskiej? Dlaczego milczano o zbrodniach popełnionych na Kresach w latach 39-41 przez komunistów żydowskich? Teraz wydam przemilczane zbrodnie. Wie pan, jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego, to okazało się, że on jest jakby zwolennikiem ekstremistycznych poglądów. No nie przesadzajmy. A głupstwa, które wypowiada na temat faktu, że nie istniała Polska Ludowa, to znaczy w ogóle nie istniało Polska. 45 lat w ogóle nie było Polski. No to przykro mi to powiedzieć, przykro mi to powiedzieć. Są granice. No istniała absurdu. Polska zniewolona i nie jaka ma co zniewolona? Teraz dyskutować. Z ograniczoną suwerennością zgodnie z układami jałtańsko-poczdamskimi. A kto tak to mówił, nie? Żołnierzy wyklętych, przecież głównie te wojska sowieckie, kto rabował wtedy ziemię odzyskane? Żołnierzy wyklętych było kilkanaście tysięcy. Nie kilkanaście, razem przeszło 200 tysięcy. Wspieramy się co do linii. Nie, to teraz. A kto stłumił powstanie na Węgrzech? Dobrze, przepraszam, dobrze, gdy Węgry chciały się wybić. Kto stłumił Czechosłowację w 68? No ta ograniczona suwerenność polegała na dyktacie niedźwiedzia z Rosji. Ale chwileczkę, były porozumienia jałtańsko-poczdamskie, trzech mocarstw, Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Ale w Jałcie były zagwarantowane wolne wybory. Dobrze. Gdzie były wolne wybory? I ci pana jakby bohaterowie, to oni hołdowali hasłu: jeszcze jedna bomba atomowa i wrócimy znów do walki. Dobra, ale dobra, wrócimy. Tylko dobrze, nie są moimi bohaterami pan Roosevelt i Churchill, którzy nas zdradzili w Jałcie do spółki z wujciem Joe. Mnie chodzi o to, że pan przywołał premiera Morawieckiego, tak, który okazuje się marnym historykiem i jeszcze opowiada głupstwa. Bądźmy ostrożni z tym ocenianiem, kto mamy jest marny historyk. Parę ważnych tematów do poruszenia. No głupstwa, no jeżeli ktoś mówi, że przez 45 lat nie było Polski, dokończymy ją. Przez 40 lat Polska była zniewolona i ograniczona w swoich prawach. I nie zostawię państwa bez kilku Polska nie była suwerenna, ale istniała. Odpowiedzi. Za chwileczkę wracamy. Koniecznie zostańcie z telewizją w Polsce.pl.